ponad 100 nowych miejsc pracy powstanie w najbliższym czasie na terenie powiatu głogowskiego. To efekt wsparcia finansowego dla głogowskich pracodawców ze strony Powiatowego Urzędu Pracy. Najczęściej przedsiębiorcy utworzą po jednym stanowisku pracy, ale są też i tacy, którzy zatrudnią dwie lub więcej osób. Dlatego w hotelu Kubus odbyło się spotkanie z pracodawcami, którym Powiatowy Urząd Pracy oraz władze miasta i powiatu podziękowały za tworzenie nowych miejsc pracy, a przy okazji przedsiębiorcy zapoznali się z istotą Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który także jest proponowany przez głogowski pośredniak. To jest jedno stanowisko pracy, branża budowlana, typowo dachy, konstrukcje i pokrycia dachowe. Proszę powiedzieć, jakie tutaj było wsparcie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy? Czy faktycznie ta instytucja wspiera Was tutaj jako pracodawców? To znaczy, jesteśmy w tej chwili na etapie takiej, powiedzmy, jakby rekrutacji, podpisywania umowy. No i Urząd Pracy wspiera nas, powiedzmy, jakimiś tam formą pieniężną, zwrotem za, powiedzmy, narzędzia. Ja prowadzę Instytut Zdrowia i Urody, w związku z tym głównie stanowisko jest związane z tym, z branżą, można powiedzieć, kosmetyczną, jednym słowem kosmetolog. Teraz akurat. Powiatowy Urząd Pracy wspiera faktycznie tutaj pracodawców, ułatwia im w tworzeniu nowych miejsc pracy. To znaczy, ja korzystam z każdego takiego wsparcia. Jest to moje już kolejne od początku tak naprawdę działalności. To nie jest już moje pierwsze. W związku z tym już miałam też również na fizjoterapeutę, również na kosmetologa, również na stanowisko stylisty. My przekażemy środki finansowe na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy. Myślę, że jest to duża pomoc finansowa dla głogowskich firm, dla głogowskich pracodawców, a w zamian pracodawcy zatrudnią osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i minimum okres zatrudnienia wynosi 2 lata. A z doświadczenia wiem, że po prostu te osoby już zostają u tych pracodawców na stałe. Pracodawcy nie ukrywają, że bez wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy trudno byłoby im stworzyć nowe miejsca pracy. Branża medyczna i kosmetologiczna bardzo jest droga, w związku z tym jakakolwiek maszyna kosztuje nie mniej niż 200, czasami nawet i więcej tysięcy. Każda forma wsparcia gotówkowa i tak stanowisko trzeba mieć, bo człowiek musi to obsługiwać, w związku z tym dla mnie jest dobre. Pracownika bardzo ciężko się teraz dorobić, dobrego pracownika. Czyli brakuje z zawodem wyuczonych? Znaczy z zawodem może wyuczonych też, ale też chodzi o chęci do pracy. Tworzycie nowe miejsca pracy, ta liczba 100 miejsc pracy budzi szacunek. Szacunek tym bardziej większy, że to wy sami podejmujecie te decyzje, korzystacie z tych środków, zagospodarujecie pieniądze przekazywane z Urzędu Pracy i tworzycie nowe miejsca pracy. Przypomnę także, że miasto Głogów dofinansowuje te formy powstawania nowych miejsc pracy, czyli zakładanie własnej firmy. Zrobiliśmy to po raz pierwszy w tym roku i deklarujemy realizację tego przedsięwzięcia w latach przyszłych. Po to, żebyście Państwo się mogli rozwijać, po to, żeby powstawały nowe miejsca pracy. Umowy z bezrobotnymi zostaną podpisane jeszcze w tym miesiącu.